Jak mogłeś podać leki przeciwkrzepliwe przed operacją? Były w zleceniu doktor Jarosz. Zleciłam leki przeciwkrzepliwe, ale przecież po zabiegu. Tego pani nie napisała. Oczywista oczywistość. Doktorze Florczyk, do ciężkiej cholery, co się z panem dzieje? Chirurg z wieloletnim stażem nie popełnia takich błędów. Może ty piłeś, co? No to co? Chce mi pan coś powiedzieć? W porządku, więc ja to powiem. Przed chwilą rozmawiałam z doktorem Kamilem Florczykiem. Był bardzo zdziwiony, kiedy mu powiedziałam, że od 2 miesięcy pracuje w naszym szpitalu. Zechce mi pan to wyjaśnić? Co? Wywalili mnie na 5. roku. Umarł mi ojciec, matka została sama, musiałem się nią zająć. I to zatęskniłeś za medycyną? Tak, tylko zapomniał, że nie ma dyplomu. Studia miałem prawie skończone. No, prawie. Uczyłem się sam po nocach. Pracowałem jako trener piłkarski. Chłopaki cały czas mieli jakieś urazy, więc... Kiedyś znalazłem w sieci tego gościa. Nazywał się tak samo jak ja. I pomyślałem, że... Co tam będę studiował, nie? Jezu. Musicie mnie zrozumieć. Ja po prostu chciałem być lekarzem. Chciałem pomagać ludziom. Szkoda, że pan nie pomyślał, że może pan im zaszkodzić. Pani dyrektor, panowie z policji już są. Doktorze Florczyk, chyba po pana. No, do widzenia. Może lepiej nie. Jezu, co to było?